Dzień dobry, na stanowisku Lenovo, gdzie prezentowane są rozwiązania ThinkSmart. Ale dzisiaj bohater jest tylko jeden i tym bohaterem jest ThinkSmart Bar 180. To małe cudo, które widzicie tutaj, to bardzo fajne rozwiązanie do małych i średnich sal konferencyjnych. Wyprodukowane przy współpracy z Jabrą. Możecie kojarzyć ten kształt pana Kaspe 50, coś podobnego. Natomiast, co jest ważne, jest to brandowane Lenovo, jest to objęte gwarancją Premier Support i już niedługo dostępne w naszej ofercie, czyli Exclusive Networks Poland. Hola Barcelona! Dzień dobry wszystkim. Witamy Was serdecznie na stoisku Lenovo, gdzie jest ze mną... Dawid Filo, cześć! Jesteśmy z Exclusive Networks i dzisiaj w zasadzie mamy dla Was jedną nowość, a jest nią... ThinkSmart Bar 180, czyli nowy wideobar, nowa kamera w ofercie Lenovo. Ta kamera dostępna jest w dwóch wersjach. W wersji standalone, którą możemy po prostu powiesić na ścianie wraz z monitorem i wykorzystać w takim scenariuszu Bring Your Own Device, gdzie przychodzimy z własnym laptopem i kablem USB, podpinamy się do tego naszego całego zestawu. Ale jest też druga wersja. Druga wersja, czyli wykorzystanie tej kamery z naszym systemem natywnym, czyli z naszym MTR-em bądź Zoom Roomem, gdzie no zyska jeszcze więcej możliwości. A z jakim konkretnie ThinkSmartem jest to wykorzystywane? Myślę, że tutaj najlepiej sprawdzi się ThinkSmart Core, czyli wysoko wydajny komputer współpracujący właśnie z systemami Microsoft Teams Room bądź Zoom Room. Natomiast jeśli ktoś chce wykorzystać również ThinkSmart Huba, czyli rozwiązanie bardziej all-in-one, nie widzę przeszkód. Core'a znamy, Huba znamy, a czym jest ThinkSmart Bar 180? ThinkSmart Bar 180 to wideobar all-in-one. Co to znaczy? Ma wbudowaną kamerę, no technicznie rzecz biorąc nawet trzy kamery, dające nam obraz 180 stopni oraz głośniki oraz mikrofony, które no właśnie możemy wykorzystać jako akcesorium do naszego komputera w trybie BYOD lub jako akcesorium naszego systemu natywnego. Ja bym dodał, że to urządzenie powstało w kooperacji z Jabrą, a konkretnie jest bardzo podobne do Panacast P50, które pewnie znacie, czyli świetnie sprawdzi się w salach jakich? Myślę, że małe sale, huddle spacey, ale też takie średnie sale, gdzie potrzebujemy patrzeć właśnie bardzo szeroko, no przy zachowaniu też bardzo fajnych parametrów audio. Ja bym chyba też dorzucił kilka informacji na temat tego, jak działa tutaj sztuczna inteligencja, bo na tej konkretnej kamerze mamy naprawdę dużo ciekawych funkcji. Zgadza się, tak naprawdę jest to zestaw kamer, bo są aż trzy zintegrowane kamery, które łączą nam obraz te sumarycznie 180 stopni, no i łączą też w taki sposób inteligentny, czyli nie będzie nam jakaś linia łączeniowa przechodziła przez środek naszej twarzy, tylko obok, tak żeby była niezauważalna. No a poza tym posiada też oczywiście dostępnych kilka trybów kadrowania, które możemy sobie włączyć zależnie od potrzeb. Dawid, to ostatnie pytanie. Dlaczego warto zastanowić się nad zakupem Lenovo ThinkSmart Bar 180 z logiem Lenovo, a nie na przykład Core plus Jabra Panacast P50? Myślę, że takie powody główne są dwa. Po pierwsze, jeśli chcemy oczywiście zunifikować sobie to nasze środowisko, aby wszystko było spod szyldu Lenovo ThinkSmart, no to pierwszy powód. Ale drugi, ważniejszy jest taki, że jeśli chcemy, aby to nasze urządzenie było objęte gwarancją Premier Support, czyli tą dość wyjątkową gwarancją w ofercie Lenovo, no to właśnie musimy wybrać rozwiązanie ThinkSmart Bar 180. Podsumowując, Lenovo dorzuciło do rodziny ThinkSmart wideobar all-in-one, tym razem o bardzo szerokim kącie widzenia, przeznaczony do małych, średnich sal z bardzo fajnymi funkcjami AI, jeżeli chodzi o zarządzanie obrazem, całkiem niezłym audio. I co byś jeszcze dodał? Myślę, że bardzo dobrze wyglądający, dobrze prezentujący się w sali konferencyjnej, to też może być ważny argument dla wielu klientów. A to wszystko oczywiście objęte gwarancją Premier Support, 3 lata w zestawie. I to było całe Lenovo na targach ISE w Barcelonie 2024. Dziękujemy.